Baterie słoneczne weszły w kolejny etap rozwoju i zabrali się za nie designerzy, którzy połączyli myśl techniczną z obserwacjami natury, tworząc drzewa solarne. I wcale nie potrzeba odwiedzać odległej Australii, Hiszpanii czy Wielkiej Brytanii. W naszym pięknym nadwiślańskim kraju takie drzewa już wyrosły, chociażby u nas w Stalowej Woli. Zapytacie, w jakim celu posadzono tutaj takie drzewo? Pozwala ono dzięki darmowej energii ze słońca oświetlać po zmroku przestrzeń pod drzewem, gdzie zostały umieszczone wygodne miejsca do odpoczynku. Przyciąga również mieszkańców swoim ciekawym kształtem i nowoczesną technologią. Mieszkańcy mogą usiąść i odpocząć na ławce pod drzewem, skorzystać z darmowego Wi-Fi oraz naładować swoje urządzenia mobilne. Niezwykle efektownie drzewo wygląda wieczorem, kiedy umieszczone w koronach drzewa duże liście solarne oświetlają okolice. Jak właściwie działa drzewo solarne? Zasada działania jest prosta i polega na tym, że foton, czyli minimalna jednostka światła, padając na ogniwo fotowoltaiczne, jest pochłaniany przez krzęp i wybija elektron ze swojej pozycji, zmuszając go do ruchu. W taki sposób energia słoneczna zamieniana jest na prąd stały, następnie falownik, inaczej nazywany inwerterem, zamienia prąd stały na prąd zmienny, czyli taki, jaki znajduje się w naszych gniazdkach. Teraz prąd może być zużywany zgodnie z bieżącymi potrzebami. Czy takie instalacje są w miastach potrzebne? Na pewno poza aspektem użytkowym są swoistymi małymi dziełami sztuki. A jak wiemy, obcowanie ze sztuką, nawet tą futurystyczną, wzbogaca człowieka. Dodatkowo w sposób oryginalny przedstawiają lokalnej społeczności możliwości zastosowania i wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Do tego są ekologiczne, samowystarczalne, szybkie w montażu i wywołują pozytywną dyskusję o alternatywnych źródłach energii.